Zastanawiam się, po prostu zastanawiam się, czy nie gubisz poprzez coś, co jest twoją wyrazistością, definiowane jako fanatyzm, czy nie gubisz kontaktu z ludźmi, którzy kiedyś słuchali Kukiza. Ale ja nie chcę mieć kontaktu z ludźmi, którzy idą jak stado baranów za jedynie słuszną opcją. Po co mi taki kontakt? Po co? Ja jestem wolnym człowiekiem, rozumiesz? Czy ty potrafisz to pojąć? Ja chcę być wolny. Ja też z nikim nie jestem. Ja jestem z tymi, z którymi mi po drodze, z którymi wszystkim dam po drodze. No. Z Polską jestem. Ale chciałbym, żeby na dźwięk, załóżmy, jadę do Stanów, skąd jesteś, I'm from Poland, żeby patrzono na mnie z podziwem, a nie jak na koleżkę, który przyjechał im zmywać naczynia. Rozumiesz? Ale to tego nie zmienimy. Zmienimy to systemem, tłumaczę ci. No nie rób takich min, bo przecież studiowałeś dziennikarkę i doskonale mieliście systemy polityczne również. My obaj studiowaliśmy to samo, więc elementarne masz pojęcie o tym, że wiesz doskonale, że system proporcjonalny, z jakim mamy obecnie w Polsce, wpływa na absolutnie każdą dziedzinę życia. Na każdą. Wszystko jest zawłaszczane przez jedną, jedynie słuszną opcję. To, co robi w tej chwili Platforma w sensie zawłaszczenia państwa, oni przebili SLD-owców, chłopie. Ja się w życiu nie spodziewałem, że wirus SLD będzie bardziej adekwatny do tego, co robią moi koledzy z NZS-u. No człowieku, to jest jakiś masakra, jakiś horror.